Uszkodzenia kondensatorów są bardzo częstą przyczyną awarii urządzeń elektronicznych, takich jak monitory, telewizory czy dekodery. W układach zasilania najczęściej uszkodzeniu w mniej lub bardziej spektakularny sposób ulegają kondensatory elektrolityczne. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić takie właśnie wadliwe kondensatory. Zacznijmy od tego, że kondensatory elektrolityczne mają pewne parametry. Po pierwsze maksymalne napięcie pracy oraz pojemność wyrażoną w mikrofaradach. Są również spolaryzowane, zatem nie możecie ich zamontować w dowolny sposób. Krótsza nóżka oznacza zawsze minus. Przy wymianie kondensatora elektrolitycznego musicie zadbać, aby nowy kondensator miał napięcie pracy wyższe lub równe napięciu pracy starego kondensatora oraz zbliżoną pojemność i zakres temperatury pracy. W przypadku bardziej zaawansowanej elektroniki, jak płyty główne, również rezystancja zastępcza, czyli ESR, powinna być odpowiednio niska. A tutaj przykładowe oznaczenia biegunów kondensatorów elektrolitycznych. Zwróćcie uwagę, że kondensatory tantalowe mają zaznaczony plus, a nie minus. Może to być szczególnie kłopotliwe w przypadku kondensatorów SMD. Pamiętajcie, żeby nie pomylić biegunowości, bo przy uruchomieniu kondensator po prostu wybuchnie. Mam tutaj stary zasilacz telefoniczny ZS2, produkowany gdzieś w latach 70. przez polskie zakłady Telkom Telcza w Czaplinku. Stare dobre czasy, kiedy to do urządzenia dołączany był schemat. Wymienimy sobie te dwa zielone kondensatory elektrolityczne. Chociaż są one jeszcze sprawne, to wcześniej czy później z racji wieku będą wymagały wymiany. Większy ma 1500 mikrofaradów, a ten mniejszy 100 mikrofaradów. Chociaż tutaj na płytce są już oznaczenia biegunów, jednak nie jest to regułą. Dlatego przed przystąpieniem do pracy zaznaczę sobie markerem permanentnym, gdzie znajduje się minus. Podczas lutowania nie zapominajcie o okularach ochronnych. Oczy mogą Wam się jeszcze przydać, w szczególności jeżeli naprawiacie właśnie telewizor czy monitor. Do rozlutowania użyję odsysacza, ponieważ nie każdy ma pod ręką rozlutownicę. Działa on bardzo prosto. Jest to tłoczek. Naciągam sprężynę, a po wciśnięciu przycisku tłoczek robi brzdęk i zasysa spoiwo lutownicze. Końcówka wykonana jest z teflonu, więc zasadniczo nie powinna się stopić. Jeżeli macie problem z roztopieniem spoiwa, co się często zdarza przy spoiwie bezołowiowym oraz wszędzie tam, gdzie macie dużo grubych ścieżek, radiatory, czyli wszystko, co może odprowadzić ciepło, możecie dodać nieco spoiwa lub samego topnika. Spoiwo zawiera w sobie topnik, więc ułatwi Wam to rozlutowanie elementu. Rozgrzewam jeszcze pozostałości spoiwa i zaraz powinno nam się udać wyjąć ten kondensator. No i już jest. Teraz jeszcze ten drugi. No i poszedł. Przygotowałem dwa kondensatory. Jeden 2200 mikrofaradów, czyli nieco większy niż był wcześniej, i 100 mikrofaradów. Wstawiam, zwracając uwagę na polaryzację, i lutuję. Najpierw przytykam grot lutownicy, potem spoiwo. Koniecznie ucinam wystające końcówki elementu, uważając, żeby nie uciąć lutu. Jeżeli element, który chcecie wlutować po włożeniu w otwory wypada, nie chce się trzymać, to nie musicie zaginać mu nóżek. Wystarczy użyć taśmy i go tymczasowo przykleić. Kondensatory wlutowane. Starajcie się zawsze zostawić niewielką przestrzeń między kondensatorem a płytką. No to teraz trzeba ten zabytek poskładać i coś z niego zrobić.
na wyjściu daje stabilizowane około 4,6 V prądu stałego oraz nieco ponad 9 V niestabilizowanego prądu zmiennego. Nadaje się na prosty zasilacz laboratoryjny. Trzeba będzie tylko dorobić gniazda bananowe. Najpierw mierzymy, potem wiercimy. Nie na odwrót. Takim niedużym frezem usuwam zadziory i resztki tworzywa. Teraz jeszcze tylko parę przewodów i montaż gniazd. Dodałem też bezpieczniki polimerowe, czyli wielokrotnego użytku. Jeżeli prąd jest zbyt duży, nagrzewają się i w efekcie ich rezystancja gwałtownie rośnie, ograniczając prąd. Po ostygnięciu rezystancja wraca do stanu początkowego. Tak oto nasz zabytkowy zasilacz dostał drugie życie i stał się kolejnym zasilaczem w naszym laboratorium. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie znajomym. Uwagi i pytania jak zwykle piszcie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.